Mamy tutaj dwa 5-kilogramowe arbuzy. Jeden jest dla ciebie, proszę bardzo. Dziękuję. Drugi natomiast jest dla mnie. Kto pierwszy zje swojego ogromnego arbuza, wygrywa. W całości oczywiście tradycyjnie będzie nam pomagać bądź przeszkadzać koło fortuny, które będziemy sobie kręcić co 2 minuty. Ale zanim jednak przejdziemy do jedzenia tych kolosów, to dzisiaj jest niedziela. Co zatem idzie, trzeba wybrać naszego subskrybenta z maszyny. Ale wypadałoby jeszcze wybrać, co nasz subskrybent wygrywa w tym tygodniu. A będzie to Random Hoodie Box Sandy. W tym tygodniu ty wybieraj subskrybenta. Dobra. Jest. Mamy to. Dobra, uwaga. Już to będzie. Daj mi przeczytać. No. Będzie to sok chłopak na 102. Pamiętam, jak zapisywałem ten nick. A to w ogóle bardzo długi subskrybent, jak sprawdzałem. Bo nie jest tak, jak piszecie, że wybieram tylko najnowszych. To jest randomowe. W każdym razie gratuluję, sok chłopak na 102. Wygrałeś bluzę z Sandy. Skomentuję twój komentarz, ty mi na niego odpisz. A ty, mój drogi widzu, jeżeli chcesz tutaj trafić, to wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał. I zresztą warto też subskrybować, bo filmy są codziennie o 14:00. I skomentujesz jakikolwiek mój film. Ale to jest nic, bo teraz te wszystkie osoby, które tu zostały, trafiają do tego pudełka. I pod koniec daily z tego pudełka wybiorę jedną osobę, która wygra iPhone'a 13, który już sobie tutaj leży. Także myślę, że warto subskrybować. Podstawowym narzędziem, jakim będziemy jedli nasze arbuzy, jest łyżeczka, tylko musimy je przekroić na pół. Ładny. Ładny jest, ja bardzo ten, ładny. Ten. Ty bierzesz ten mniejszy. Generalnie jeden z nich waży 4,8 kg, a drugi 5. Ja z racji tego, że jestem chłopakiem, mam trochę większy brzuch, no to ja się deklaruję, że biorę piątkę, nie? Już możemy jeść? Tak, możemy jeść. Ja posmakowałam twojego i mojego i twój jest lepszy. No to się cieszę. Zostawcie lajka, bo ogarnięcie arbuzów w grudniu jest ciężkie. Tak, czas start. Ej, a fajnie się to je łyżką, ja nigdy jadłem arbuza łyżką. Przynieś miskę na pastki. To nie jest wcale takie głupie, może ty przynieś. Dawaj, gramy w papier, kamień, nożyce, kto przynosi. Nie, no idź, to jest mój odcinek. Dawaj, do jednego. Ciu, pa, ga. Ja idę. Myślałeś, że dam kamień? Tak, zawsze dajesz kamień. Nie, staliliśmy z Pawłem, że pastki musimy jeść. Tak, no i oczywiście tego zielonego do oka, tego się nie je, nie? Psy na bierze zjedzą. Chłopaki, chcecie arbuza? Riko nie lubi. Riko nie lubi miękkich rzeczy. A skipper? Skipper wcina za 10. A ja chciałem tylko się wypowiedzieć odnośnie koła fortuny. Bo wiele z was pisze, że nie fair jest zamień się z przeciwnikiem. Nie, w ostatnim odcinku pisali, bo ja byłam na samej końcówce i wtedy było zamień się z przeciwnikiem. Jakoś tak to było. No ale właśnie na tym polega to, słuchajcie. O, kto kręci? Możecie kręcić. Teraz dokończę. Oddaj 50 gram przeciwnikowi. Na tym to, słuchajcie, właśnie polega, że są te emocje podczas kręcenia, tak, że nie wiesz. Tak, jest ta niepewność, że może być tak, że to ci ułatwi, a może być tak, że to ci nie ułatwi życia. Jakby my obydwoje nagrywając, to zgadzamy się na to i po prostu tak, takie mamy zasady. Tak, to, że my przeżywamy, że o nie, teraz muszę się z tobą zamienić i przegram, no to wiadomo, to są emocje, ale ogólnie nie przeszkadza nam to jakoś bardzo, że to nie wygląda okropnie, jak to tak leży. No proszę nie narzekać. 50 gram, bierz. Weźmy tą wagę. Trzeba ją wycierać. To idź po papier, jak ja byłem po miskę. Aha, chuja. To ty zrobisz? No, chuja. Dobra, okej. Widzicie, widzowie, my się zmieniamy. Nie jem już niezdrowych rzeczy, jakichś żelek ogromnych i tak dalej. Po żelkach stwierdziliśmy, że to jest koniec. Znaczy, może nie koniec, może kiedyś nagramy, ale stwierdziliśmy, że chcemy nagrać coś zdrowego. I wydaje mi się, że arbuz jest naprawdę fajnym wyzwaniem. Za źle u mnie jest wody. Słomki możemy wypić to. Tak, zobaczcie, aha, jakie u mnie jest jezioro tutaj. Kręcę. Proszę bardzo. Nie jedz. Okay. O, to możesz iść po słomki. Aha. Ej, ale było napisane nie jedz, czyli mogę wypić wodę? No możesz, bo nie jedz. To ja mogę sobie wyczyścić od pestek w tym czasie. Zaciągnąłem pestkę. Pestka mi wleciała. Prosto do gardła. Arbuz jest fajny, bo tak delikatnie wchodzi. Ale będziemy co chwilę chodzić po tym odcinku do toalety, bo jest bardzo moczopędny. W sensie to jest bardzo dużo wody w tym arbuzie, nie? Dobra, 5 sekund. A i teraz ja kręcę od razu. Mhm. Jedz dużą chochlą. Witam cię, chochlo, moja droga. Ty, ale ja sobie mogę, zobacz, to jest dobre. Ja sobie mogę wybrać tą wodę całą. Zastanawialiśmy się, czy to będzie przeszkoda, czy to będzie ułatwienie. Będzie ułatwienie, możesz całą wodę wypić, łatwiej. Ty, ale to jest słabo wygląda ten twój arbuz. Patrzcie, jak wygląda mój arbuzik, a jak wygląda Oli. A ja 2 minuty nie jadłam. No tak, w sumie jemy to dopiero kilka minut, nie? 10 minut jakoś. O! Okej. To jest bardzo dobre. A ja już nie muszę iść chochlą. Dobra, jest 72. Wszystko się zgadza. Teraz wyglądają na wyrównane arbuzy. Miał głębszą dziurę, to za to szerszą. No ale powiem ci, że myślałem, że to będzie łatwiejsze. Nie wchodzi już tak delikatnie, jak wchodził na pewno, nie? Arbuz jest fajny w te ciepłe dni, tylko jest taki schłodzony. A ci co w grudniu taki odcinek nagrywają? Idziemy nagrać na plaży, jak jemy arbuza. Na jakiś, wiesz, Malediwa, no, czy coś. Kręcisz. A, sorry, zajadłem się. Za dobrze mi smakuje. Bra.
Oddaj 50 gram przeciwnikowi. No ktoś tu chyba wyliza uwagę, jak leżała na ziemi. Jest 5-1, jest 5-1. Smacznego, maleńka. Wiesz, że musimy jeszcze zjeść drugą połówkę? Ja wiem o tym. Chciałem iść na kolację, ale nie pójdziemy nigdzie. Wydaje mi się, że potem będzie wystarczająco na jedzenie. Aha, a już mam całe ręce klejące. Mogę. A, ja pokażę, dobra? O, jest minimiarką. Tak się prezentuje nasza minimiarka. Nie jest aż takie złe w stosunku do łyżeczki. Była gdzieś ta minimiarka, taka malutka, malutka, ale gdzieś ją zgubiliśmy. No na aktualny moment różnica jest bardzo duża. Pokażę, jak ci się tym je. Ciężko, bo to się łamie. Za słaby jest plastik. No to już jest niedobre. A ja to lubię właśnie. Z kuzynostwem, jak jedliśmy arbuza, to ja wyjadałem resztki po nich. Nie, ja zawsze jem tylko to takie najbardziej czerwone. Nie, ja lubię właśnie takie czerwono-białe. Odkładam minimiarkę, biorę łyżkę. Teraz ja kręcę. Jedz dużą łyżką. Bierzemy i jemy. Co, nie jest tak łatwo, nie? Nie jest łatwo. Jak się wydawało. Ja już jestem bliżej niż dalej na pewno pierwszej połówki. Ale już tempo nam zwolniło. Mi nie właśnie. Mi teraz przyspieszyło, bo jem to dookoła już. Cały środek wyjadłem. Jakoś zamień się z przeciwnikiem teraz? Masz zakręć? Dobra, ja po prostu pokażę dla widza. Masz zamień się z przeciwnikiem. No i teraz no mi już... Nie. Co? Masz to niedobre, to twarde. No mi motywacja właśnie opadła teraz. Ej, ale u ciebie jest dobre. No i to jest arbuz. Myślę, że twój jest taki twardy. O dziwo, to cały czas lekko wchodzi. Oddaj 50 gram przeciwnikowi. To koło mnie kocha chyba. Ale to jest pełno wody. Wiesz, masz pełen żołądek. Wiesz co, możemy ustalić tak, że tą wodę będziemy wylewać? Bo ta woda się zbiera, pijesz ją i ona jest strasznie niedobra. To jest najgorszy element. Weźmy sobie, wylewajmy tą wodę. A, sorry. Jest 52, widzowie, jak coś. Jak oceniasz, co się lepiej jadło, żelka czy arbuza? Nie, no, arbuza. Nie no, ale też już mam powoli dosyć. Teraz ty, ja oddawam ci 50 gram. Jedz sztućcami, że widelcem i nożem. A to ty! Ja myślałem, że to ja, bo ja... Ja też wsiadam dużą łyżką. No trudno, nieważne. Tak, bo ja ją zostawiłem tutaj. Jak ja mam tym to jeść? No właśnie, to jest dobre pytanie. Jesteś na takim etapie, że będzie ciężko. Ta pozycja na kole jest spoko, dopóki połówka jest duża, nie? Bo ty sobie odkroisz. Ale tej twardej dookoła już nie, już trzeba ją wyskubywać. Tak, możesz, no sztućcami, którym z nich możesz. Nie, nie wiem tym. Muszę po prostu czekać. Ty też już możesz wymienić, Paweł. Tak? Tak, no ty myślisz? No, moim zdaniem masz już zjedzone. No mi to smakuje, dlatego to jem. Bo ja lubię tą część. Jedz, jedz! Te arbuzy, tak jak koleż mówił, nie są tak piękne, jak są w lato. W każdym razie ustalmy, widzę, że jak już prześwituje mocno biel, tak jak tu możecie zauważyć, mi bardzo mocno prześwituje biel, to mamy połówkę zaliczoną, dlatego ja swoją połówkę już odkładam. Weź wylej tą wodę. Tu już też widać, wydaje mi się, że jak wyjesz trochę tutaj i tutaj, tu na dole już też jest git, to możemy ci też połówkę zaliczyć. Dobra. Czyli ja teraz biorę tą twoją połówkę, z tego mniejszego. Tak. No to jest lepsza. No niestety, takie życie. O! Czyli możesz jeść łyżeczką. Tak, możesz jeść łyżeczką, teraz ja kręcę kołem fortuny. Jest dużą łyżką. A to spoko, akurat na początek arbuza, także całkiem dobrze. No już było tak fajnie, tak ładnie to wyglądało. I teraz z powrotem do początku. Ale twój jest pyszny. No wiem. Bo ja już od ciebie wziąłem te resztki. Dobra, czy już mi zaliczasz? Tak, zaliczam i wymień. Swoją drogą możecie dać znać w komentarzu, czy wolicie ten środek arbuza, czy to co jest dookoła. Ja na przykład wolę to co jest bardziej dookoła. Ale woli środek, a skipper zje wszystko. Ja muszę iść siku. To idź, siku. Jak przyjdziesz, będziesz musiał zakręcić. Z racji tego, że Oli bardziej smakuje ta połówka, to ja wezmę, to ja zrobię tak. Powiem, że po prostu trochę jej wyjadłem. W sensie i tak pewnie zauważę od razu, jak przyjdzie. Masz zakręć sobie? Nic. Super. Ej, czemu ja mam zjedzone? Bo wyjadłem ci trochę. Okej. Okay. 2 minuty nie jem. To mogę poczekać z tym, siku. Mogę mieć w tym czasie. Bez kitu. Ej, równo pokroiłeś te arbuzy. No. Wiesz, jak tak patrzę? Że tak w miarę jest bardzo trudno. Ładnie mi poszło. No? A, już chyba nie powinien mieć dużą łyżką. No już dawno chyba nie powinien. Sorry, to jesteśmy kwita. Aha, mogę jeść. A ja za to mogę kręcić. To mi nie jeść tam arbuzy. Nie. No tak? Już widzę. Dziękuję, kochanie. Ej, ty mi nie podjadaj arbuza tu pod stołem. Oddaj 50 gram przeciwnikowi. Co jest z tym pozycją? Tu będziesz miał 50 gram. Myślisz? Mhm. Ty no, 48. Wejdź, bo czasem 52 się trafi. Nie no, ale już czuję się taki... No, taki ja... napompowany, no. Taki jakby woda wszędzie była we mnie. Ogólnie zjadam dużo więcej od ciebie. Jak dużo więcej ode mnie? Ja dostałam od ciebie już ile? 200 gram? No jak 200 gram w skali arbuza to jest mało. Wydaje mi się, że mniej więcej równo zjedliśmy, bo ja mam więcej wyjedzone. Ja! A ty, sorry. Odetnij sobie 70 gram. Ciebie za to trzyma się, tu odetnij. Okej, okay, jest 69, spoko. Twój tatuś dzwoni. Halo? Jestem w domu i jem dużego arbuza.
Kocham to. Minutnik zadzwonił w tym czasie, ja kręcę. Kocham to. Jak dzwonię na przykład właśnie na siernicę, co robisz? Odbijam piłkę do kosza, bo muszę, bo pracuję. Zabawnie to brzmi bardzo zawsze, nie? Mhm. O. Jedz mini miarką. Mówisz, że co nie pojem. Chociaż u mnie jest dużo tej miękkiej części, to dam radę jeść. Coco Chanel. Bez kitu tych pestek też jest w ciul. No w arbuzie najgorsze są pestki. O, no. Teraz ja. Teraz ty, tylko czekaj, zaraz zakręcisz. Ja wyleję wodę tylko. Nie. Zabij się z przeciwnikiem, no dlaczego? Ja mam więcej chyba wyjedzone. 2300 ma mój. A mój? 1800. No to jest duża różnica. Ty mówisz, że ty zjadłeś więcej, kiedy ja ci oddałem tamtą połówkę, w której było dużo więcej zjedzone i teraz znowuż... Dobra, nie kłóćmy. No właśnie. Jesteśmy kwita, ziom. Dobra, ziom. Ja już tam wszystkie pestki nie powinieneś jeść małą łyżką? No zostawiłeś mi z dużą, to jem dużą, sorry. Nie zostawiłam ci z dużą. Nie, to jest miałam małą. To sobie wziąłem. Nie, no nie chcę, mi się już dosyć. Straciłem motywację drugi raz. Jakbyś dwa razy dostał kosza od jednej dziewczyny. No totalnie ci się wtedy nie chce. Teraz ja kręcę? Ja kręcę, oby było zamieść z przeciwnikiem. Nie jedz, to se nie pojem. Ja ogarnę stół w tym czasie. Koko, szanie. A nie, to jest inna piosenka. Pojebały mi się. Kto teraz miał kręcić? Ja, ale ty. Nie! Zamieść się z przeciwnikiem, tak jest! Aż Riko wstał. No zobacz, ile ja ci teraz zjadłam. Ja chciałam już to skończyć. A ja chciałem tu dalej jeść z tego, masz. Ja chciałam to skończyć i zobacz, jak ja dużo wyjadłam. No, bardzo dużo. Nie powiem, że nie, zostawiłaś mi to najtwardsze. Bardzo mi się ten fakt podoba. O, ostatnia pestka w tym sezonie. No zobacz, ile waży twój. 1600. No z kilogram ma skóra pewnie, nie? Odetnij sobie 70 gram. Czy tu w ogóle będzie 70 gram do odcięcia? Nie, jeszcze nie. 69 jest. Dobra. No tu już jest biało. Niedługo kończę. Jak dobrze pójdzie, to przed twoim kolejnym zakręceniem już będę miał zjedzone. Zapomniałem tradycyjnie na początku powiedzieć o nagrodzie. Czyli to też nie jest tak, że ja mówię zawsze pod koniec o nagrodzie, żeby wiedzieć, kto wygrał, widzowie. Bo mam zawsze ustalone, ale ta nagroda jakby jest jakby mniej istotna. Liczy się na to, kto wygra w związku. Tak zazwyczaj jest, jak już jesteście ze sobą wiele lat. Kłócicie się, to zawsze jest ważniejsze, kto wygra kłótnię, niż kto... Kto wygrał wczoraj kłótnię? Będzie miał więcej pieniędzy w portfelu, kto wygrał wczoraj kłótnię? Chyba ty, bo była twoja wina, a ja cię przeprosiłem. Dobra, teraz ja zamieniam się z tobą i kończę. Odetnij sobie 100 gram! Wow! To sobie tu odcinaj, a ja będę sobie dojadał do końca. Dlaczego? Ale on jest normalnie nienormalny. Tak, on się tu wbija, żeby zjeść. Na punkcie tego arbuza. Ja dłużej w ogóle odcinam to, niż bym to zjadła. Ja chyba tak, ja chyba zjadłem więcej niż 100 gram w tym czasie, jak to odcinasz. To jest 105, 104. Wlewam wodę. Może być 104? Może być 104, bo szczerze mówiąc, ja już z tobą powoli finiszuję. Ty już sfiniszowałeś, papu. Też mi się tak wydaje, jest tu dość biało. Ja ci już to zaliczam, bo już mi się nie chce tego jeść. I co, w końcu jest wygraną, bo nie powiedziałeś tego? Poza przegrana sprząta dom tydzień. Poczekaj! Kręcę, widzowie. Jest dużą chochlą. A, dobra. To co możesz z dużą chochlą zrobić obiad przy okazji po drodze. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Dużo lepiej dużo się lepiej... czuję niż po jakimkolwiek tak. jedzeniu Jak innym. Jak jedliśmy na przykład żelkę, to ja się czułam tragicznie po Albo nawet kebaba czy coś, było tutaj? Ciężko. Luz. Jakby jest żołądek napchany, tak. ale mimo wszystko nie masz takiego uczucia, takiego słabości. Tak, nie masz uczucia, że ci rośnie pozdnienia broda, że brzuch ci rośnie, a... Że cycki ci rosną. No ja mam takie uczucie. I to też swoją drogą jest ciekawe, bo jak na przykład jedliśmy żelka, to do dzisiaj nie tknąłem żadnych żelek i mam totalnie ochoty. Arbuza? Czuję, że jutro bym sobie zjadł. Także dajcie znać w komentarzu, co kolejnego mamy jeść wielkiego. Subskrybujcie kanał, podajcie nasze Instagramy. Widzimy się jutro o 14:00 i pa, pa. Cześć.